Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Kryptoakademii. W dzisiejszym filmie poruszę 9 tematów, które tutaj sobie przygotowałem. Pierwszy temat to instytucje przestały obstawiać upadek Bitcoina, czyli jest to bardzo dobra wiadomość. Drugi temat, który poruszę, to Android 14 włącza nowe funkcje bezpieczeństwa. Bardzo kolejna dobra wiadomość. Trzecia wiadomość, nowy system Apple iOS 17. Tutaj też chodzi o pewne bezpieczeństwa, czyli znowu w bardzo dobrym kierunku idzie cały kryptorynek. Kolejna sprawa, Coinbase prosi o odrzucenie pozwu SEC, czyli też tutaj może być coś ciekawego się wydarzyć. WorldCoin posiada lukę w zabezpieczeniach. Oj, to jest temat, którego nie polecam za bardzo. Kolejny temat, który tutaj dzisiaj poruszę w dzisiejszym odcinku, tak na szybko, pokrótce, Revolut opuszcza rynek USA, czyli USA oczywiście. No te regulacje w Stanach no niestety są jakie są, ale okej, do tego zaraz przejdziemy. Czy niska płynność wywoła wzrost Bitcoina do 194 tysięcy dolarów amerykańskich? No to się okaże. Za niedługo. No dobra, ale do tego też przejdziemy i jeszcze mamy tutaj, ile jest milionerów Bitcoina i Ethereum, i na sam koniec informacja, Binance otwiera kryptoszkołę. Te 9 tematów dzisiaj szybciutko poruszę, a więc, żeby nie przedłużać, teraz tylko proszę Cię o łapkę w górę pod tym filmem, jeśli jesteś nową osobą, która jeszcze nie subskrybuje kanału, to proszę Cię o subskrypcję i lecimy dalej do przodu i już mamy tutaj kolejny slajdzik. O, tutaj jeszcze mamy najpierw informację o e-booku. Kryptowalutowa rewolucja, która znajduje się, którą można pobrać ze strony kryptowalutowarewolucja.pl. Jest to mojego autorstwa e-book o kryptowalutach. Jest to e-book dla początkujących. Super wdrożenie. Co do tego, będzie jeszcze w przyszłości fajny kurs do zrobienia. Właśnie nad nim pracuję, także będzie to mega połączenie dla osób początkujących, które chcą się tutaj wdrożyć w rynek kryptowalut. Ten e-book w formie takiej trochę wiedzy teoretycznej plus kurs wiedza praktyczna. Będzie to fajne połączenie, ale musicie dać mi jeszcze trochę czasu, ale już teraz zapraszam Was do pobrania sobie tego e-booka ze strony Kryptowalutowa Rewolucja. Jeszcze jedna tylko bardzo ważna wiadomość, zanim przejdziemy do konkretnych tematów, to chcę Wam tylko powiedzieć, że mam dwa kanały na YouTube i pierwszy to jest M. Majerski, to tutaj właśnie zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i tutaj ogólnie pokazuję nasze takie życie prywatne i głównie nasze jakieś podróże, ale też trochę o kryptowalutach, ale mam drugi kanał Kryptoakademia, na którym skupiam się tylko o kryptowalutach, więc tutaj nie ma już żadnych prywatnych rzeczy, nie ma już podróży, tutaj są Kryptoakademie i zachęcam Was, żebyście subskrybowali obydwa te kanały, żeby być na bieżąco. I ten, także zapraszam do subskrypcji teraz i lecimy dalej. Te tematy, które dzisiaj przerobiłem, są pobrane z jednej ze strony, która po prostu udostępnia newsy na swojej stronie. Jest takim portalem informacyjnym, ja tu sobie porobiłem parę screenów i na podstawie tych screenów i tego, co napisali w tych artykułach, właśnie dzisiaj Wam tu przedstawię kilka ciekawych informacji. Pierwszy z tych artykułów to instytucje przestały obstawiać upadek Bitcoina po raz pierwszy od 3 miesięcy. Dlaczego? Sprawdźmy dlaczego. BlackRock i ARK Invest składają wnioski o uruchomienie Bitcoina spod ETF, co sygnalizuje dojrzałość rynku kryptowalut i może prowadzić do większej adopcji wśród tradycyjnych inwestorów. To zwiększy dostępność Bitcoina dla inwestorów instytucjonalnych i jest świadectwem rosnącego zainteresowania. Jest to prawdopodobnie pierwszy powód, dla którego właśnie te instytucje przestały shortować Bitcoina, czyli grać na spadki ceny Bitcoina. Mam nadzieję, że to właśnie te tutaj zmiany, które się szykują właśnie na tym rynku, to co tutaj zachodzi pomalutku, w końcu wywoła nam to mega hossę na kryptowalutach, chociażby w przyszłym roku, bardzo bym tego chciał. Ok, przeczytajmy, co tutaj dalej piszą. Brak znaczącego shortowania Bitcoina po raz pierwszy od 3 miesięcy wskazuje na zmniejszenie pesymizmu wśród instytucji i może sygnalizować rosnące zaufanie do kryptowalut. To może oznaczać, że inwestorzy są bardziej optymistyczni co do przyszłości rynku kryptowalut. My też, zdecydowanie. Wprowadzenie stablecoina PYUSD przez PayPal jest istotnym krokiem w kierunku upowszechniania kryptowalut. Dla milionów użytkowników PayPal to proste i wygodne narzędzie do wejścia na rynek. Jest to także oznaka, że kryptowaluty stają się coraz bardziej zintegrowane z tradycyjnymi systemami płatności. I to jest bardzo dobra wiadomość. To, że ten PayPal USD, ich taki prywatny stablecoin, to, że on jest sam w sobie zły i jest taki trochę programowalny, coś jak CBDC, więc Sam w sobie ten token, ta kryptowaluta, ten stablecoin jest zły, ale to, że przyczynić się może to do wzrostu adopcji kryptowalut,
To zdecydowanie tak. I to, że sam PayPal, taka wielka instytucja w Ameryce, wprowadza taki stablecoin do siebie na platformę i umożliwia działanie na platformie PayPal, kupowanie, sprzedawanie bitcoinów, ethereum i innych kryptowalut, i to, że ludzie, którzy tam kupują, mogą czuć się o tyle bezpieczniej, że mogą szybko wyjść z rynku i wejść sobie do stablecoina, nie robiąc tego do zwykłego dolara, nie powodując żadnych takich, wiecie, regulacji takich podatkowych, że jak sprzedajesz kryptowalutę, jesteś w zysku, to musisz odprowadzić podatek i tak dalej, czyli pomijając to, tradując kryptowalutami między Bitcoinem a USD, takim PIUSD, to nie powstaje żaden obowiązek jeszcze podatkowy, bo jesteśmy cały czas w kryptowalutach, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo dobra wiadomość. Na tym zakończmy. Lećmy dalej z tematem. Co tam dalej mamy przygotowane? Android 14 włącza nowe funkcje bezpieczeństwa. Bardzo dobrze, czyli zobaczcie, tutaj twórcy tych systemów operacyjnych na telefony również dobrze wiedzą, że muszą dobrze się przygotować pod kolejną hossę, pod kolejne adopcje, zwiększenie tych liczby użytkowników kryptowalut, i cały czas tutaj idą z duchem i robią kolejne uaktualnienia telefonów, które są no jednak jedne z najpopularniejszych takich urządzeń, na których przechowują kryptowaluty, gdzieś tam coś robimy na tych telefonach, więc bardzo dobrze, że tutaj idą w tym kierunku i się rozwijają i idą z adopcją, że tak powiem. Idą z duchem czasu. Android 14 wprowadza nowe funkcje bezpieczeństwa, które mają duże znaczenie dla posiadaczy kryptowalut, bo właśnie tutaj oczywiście wszystkie te wiadomości, o których dzisiaj mówię, są związane z rynkiem kryptowalut, czyli to nie jest tak, że tylko Android wprowadza dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, żebyście nie wiem co, żebyście sobie łatwiej tam mogli coś, nie wiem co, gry poinstalować, pograć tam w coś czy coś. Nie, nie, nie. Chodzi tutaj o oczywiście o krypto, czyli jest to duże znaczenie w zabezpieczeniach dla posiadaczy kryptowalut, czyli jak trzymasz kryptowaluty na jakichś portfelach na telefonie, to właśnie możesz czuć się troszeczkę bezpieczniej, bo są nowe funkcje bezpieczeństwa wprowadzone w tych systemach, po prostu, żeby hakerzy tam coś nie mogli tego zrobić, zhakować kryptowalut, czy tam twojego portfela, żeby ci je ukraść, czy tam coś przechwycić, jakieś transakcje i tak dalej, i tak dalej. Także nie wchodźmy tam głębiej. System zawiera zaawansowane zabezpieczenia, takie jak możliwość wyłączenia obsługi sieci 2G, czyli bardzo dobrze, bo to już jest stara sieć, co znacznie podnosi poziom ochrony przed potencjalnymi atakami, czyli bardzo, bardzo dobrze. Dzięki temu użytkownicy są chronieni przed zagrożeniami, takimi jak fałszywe stacje bazowe czy ataki typu man in the middle. Nie wiem, co to jest, ale w każdym razie dobrze, że aktualizują i wprowadzają kolejne zabezpieczenia. Dodatkowo Android 14 oferuje opcję wyłączenia wsparcia dla połączeń z szyfrowaniem zerowym. Cokolwiek by to nie oznaczało, wyłączają wsparcie zerowe, szyfrowanie, coś tam, czyli co zabezpiecza hasła jednorazowe OTP, często używane w transakcjach kryptowalutowych. Bardzo dobre info dla posiadaczy telefonów z systemem Android. Bardzo się cieszę. Nowe nowości stanowią ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowych aktywów w świecie, gdzie transakcje kryptowalutowe oraz mobilne narzędzia do zarządzania kryptowalutami zyskują na popularności. Tak jest, zyskują coraz bardziej, także tutaj trzeba dobrze się zabezpieczać i dobrze, że te systemy i tutaj ci producenci tych systemów nam tutaj to zapewniają. Bardzo dobre info. Kolejny temat, który dzisiaj poruszymy. Apple iOS 17, punktem zwrotnym dla strategii reklamowych Web3. I tutaj nowy też powstaje system na telefony z Apple, z systemem iOS. Powstaje nowy system operacyjny na telefony iOS 17, który również tutaj wpływa, ma znaczenie dla posiadaczy kryptowalut i używających kryptowalut i reklamujących się i tak dalej, i tak dalej. Także przeczytajmy. Apple niedawno ujawniło system iOS 17, który wprowadza istotne zmiany w obszarze prywatności, bardzo dobrze, wpływając na strategię reklamodawców, zwłaszcza w sektorze Web3 i kryptowalut. Usunięcie parametrów śledzenia adresów URL z linków może znacząco zmienić sposób śledzenia zaangażowania użytkowników przez reklamodawców. No tutaj bardziej taka, iOS poszedł tutaj bardziej w jakąś tam prywatność i to, że reklamodawcy nie mogą śledzić naszych linków URL, czyli stron, na które wchodzimy i tak dalej, także to tam bardzo dobrze. Ogólnie prywatność to jest bardzo ważna sprawa. Ograniczenie funkcji śledzenia jest częścią rosnącego nacisku firmy na ochronę prywatności, co może spowodować utrudnienia w pomiarach marketingowych. Okej, jednakże Apple oferuje także rozwiązania takie jak Private Click
measurement, nie wiem jak to przeczytać dokładnie po angielsku, czyli jakieś tam mierzenie private click, prywatnych jakichś tam kliknięć w jakieś nasze strony, które mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnego śledzenia z uwzględnieniem prywatności. Czyli tamto pierwsze takie to śledzenie naszego, to co my w sobie klikamy na stronach, to szło to jakby do reklamodawców, a teraz Apple jakby bardziej dba o nasze bezpieczeństwo i naszą prywatność, co my klikamy, żeby to nie wyszło tak publicznie do wszystkich. Dlatego jest takie, stworzył jakby takie coś, private click measurements czy coś takiego, i to zapewnia większą naszą prywatność, a reklamy i tak gdzieś tam mogą się pokazywać, więc bardzo w dobrym kierunku to też idzie. W tym kontekście ekspert Rigoymont zaleca marketerom proaktywność, gromadzenie danych zgodnie z zasadami ochrony danych oraz zdolność do zwinnej adaptacji w obliczu tych wyzwań, co może stać się kluczowe w przyszłości reklamy Web3. Ogólnie kolejny bardzo dobry news. To podsumowując to tak krótko, kolejny bardzo, bardzo, bardzo dobry news, bardzo ważny news. Dbamy tu o bezpieczeństwo, o prywatność naszych urządzeń, których używamy najczęściej. To jest bardzo dobry news. I takie właśnie newsy powodują, że w końcu ta hossa do nas przyjdzie. Kolejny. Coinbase poprosił sędziego federalnego o odrzucenie pozwu SEC. SEC się bardzo ostatnio przyczepił przez ostatnie, no, prawie że rok. Przyczepił się bardzo mocno do kryptowalut, tak to nazwijmy. SEC próbuje się z kryptowalutami tak jakby rozprawić, ale to wszystko to jest dla mnie takie śmiechu warte i to jest tylko takie pod publikę, żeby powstała ta bessa, która była, to właśnie takie coś się musiało stać, ale też oczywiście dzięki temu na szczęście, nieszczęście, bo dużo ludzi straciło to na nieszczęście, ale upadły źle zarządzające firmy, takie jak giełda kryptowalut FTX, ale skoro coś jest źle zarządzane i coś tam są wałki i tak dalej, no to nie powinno to zostać na rynku, więc dobrze, że między innymi właśnie zostało to wyplewione. Dużo takich firm upadło właśnie na tej beście, które były właśnie źle zarządzane, które mogły wpływać na to, że właśnie na nasze bezpieczeństwo, straty pieniędzy, i na szczęście ta Bessa tak zweryfikowała te wszystkie firmy, które były źle zarządzane i nie działały dobrze na nasze bezpieczeństwo, prywatność i tak dalej, i tak dalej. To na szczęście praktycznie wszystkie upadły i to jest bardzo dobra też wiadomość. Niestety zła wiadomość jest to, że też pociągnęło to straty w osobach, które trzymały na tych platformach środki. To te osoby też niektóre potraciły pieniądze, więc to jest akurat zła wiadomość, ale to, że już teraz przynajmniej od tej Bessy tych firm będzie mniej, takich tych źle zarządzanych, to jest akurat bardzo dobra wiadomość i dzięki temu ten rynek o wiele czystszy, taki czystszy, wejdzie w kolejną hossę i to mi się podoba. A firmy, które przetrwały właśnie tą Bessę, które były dobrze zarządzane, rozkwitną jeszcze bardziej i dzięki temu my jako użytkownicy, mam nadzieję, na tym dużo skorzystamy i przynajmniej będziemy wiedzieć, że jeśli ta firma przetrwała już jedną Bessę, drugą Bessę, to jest oznaka, że jest dobrze zarządzana, że jest tutaj wszystko w porządku i o wiele łatwiej nam przez to może być jakby zainwestować w tą firmę pieniądze, zostawić tam swoje pieniądze, choć ja nie zalecam trzymać na przykład na giełdach swoich pieniędzy, tylko giełdy służą do kupienia, czyli do przelania powiedzmy złotówek, kupienia bitcoina i do wypłaty tego bitcoina, a nie trzymania go na giełdzie, bo oczywiście giełda ma swój portfel do trzymania kryptowalut, ale nie powinniśmy z tego korzystać. A o tym właśnie i szczególnie o bezpieczeństwie piszę w swoim e-booku, którego Ci polecam, żebyś sobie przeczytał i pobrał ze strony kryptowalutowarewolucja.pl, czyli właśnie tam też skupiam się bardzo mocno na bezpieczeństwie, Twoim bezpieczeństwie, moim bezpieczeństwie, żebyś bezpiecznie wiedział, jak bezpiecznie możesz kupić kryptowaluty, gdzie bezpiecznie możesz kupić te kryptowaluty i gdzie bezpiecznie możesz przechowywać te kryptowaluty. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa i jak to zrobić, żeby to właśnie było bezpiecznie. Także te informacje są w e-booku. Zachęcam Cię do pobrania. Przejdźmy dalej do tego artykułu. Coinbase, jedna z największych firm zajmujących się handlem kryptowalutami, poprosiła sąd o odrzucenie oskarżeń ze strony amerykańskiej agencji regulacyjnej, czyli właśnie tej SEC. SEC zarzuca Coinbase, że od 2019 roku działała ta giełda Coinbase niezgodnie z prawem, ponieważ łączyła trzy role, które zazwyczaj są rozdzielone. Czyli prowadziła taką firmę, która miała jakby trzy firmy w jednej. Tak zarzuca SEC, choć ja to tak nie jestem właśnie za tym i jestem po stronie Coinbase, czyli po prostu ten SEC ma za bardzo jest nastawiony na stare przepisy, które obowiązują od kilkudziesięciu lat w Stanach, a kryptowaluty to jest jednak coś nowego i teraz ten SEC właśnie działa na zasadach tych starych, z tego starego prawa, co powinno już dawno być zmienione i dostosowane do rynku, który jest już ponad 13 lat
właśnie Bitcoin z nami, więc powinno się to prawo trochę zmienić i dlatego też te firmy powinny być lepiej, inaczej traktowane, nie tak jak właśnie te stare firmy, które od kilkudziesięciu lat działają na zwykłym, tradycyjnym rynku finansowym, tylko właśnie te nowe Coinbase, Binance i te inne wszystkie, które są związane z kryptowalutami, powinny być całkiem inaczej traktowane, a Ameryka chce jeszcze je traktować dalej po staremu, a to jest właśnie złe i to na szczęście, mam nadzieję, się w końcu za niedługo zmieni. I jakie funkcje pełniła ta giełda Coinbase, co zarzuca SEC? Rolę brokera, czyli osoby kupującej i sprzedającej akcje dla innych, rolę giełdy oraz agencji rozliczeniowej, czyli połączyła jakby ta giełda Coinbase, to było właśnie takie trzy w jednym, taki kombajn, gdzie właśnie SEC-owi się to nie podoba, tej organizacji, która czuwa niby nad prawem, ale dobra. Coinbase odpowiada, że nie robiła nic złego, twierdząc, że sprzedawane przez nią aktywa nie są regulowanymi papierami wartościowymi. Firma powołuje się na wcześniejsze decyzje sądowe i zasady, aby udowodnić, że zarzuty są niesłuszne. I mam nadzieję, że to wygra tak samo jak Ripple. Ta sprawa jest ważna, ponieważ podobne oskarżenia były skierowane wobec innej firmy, Ripple. I tam sąd podjął decyzję na korzyść Ripple. Czyli widzicie, ten SEC się czepia wszystkich, czepia, no bo trzeba wywołać strach na rynku, trzeba zbić ceny i tak dalej, więc się ich czepia. Mają stare prawo, które w ogóle już nie powinno tutaj się tyczyć tych firm właśnie, no i tam coś sobie próbują robić. Ale sąd na szczęście orzekł, że ten SEC, cała ta organizacja rządowa, państwowa Stanów Zjednoczonych nie ma racji. I tutaj właśnie sąd podjął decyzję na korzyść Ripple. I to jest bardzo dobra wiadomość. Dzięki temu Ripple wystartował z 50 paru centów na prawie że dolara. Urósł o 100% po tej decyzji, właśnie po tej informacji, ale teraz tam oczywiście skorekcił, ale to właśnie pokazało, jak to dobrze wpłynęło na rynek i jak to dalej może wpływać dalej pozytywnie na rynek. Coinbase liczy na podobny werdykt, jednak ich sprawa jest bardziej skomplikowana, a szef SEC wyraźnie mówi, że nie zamierza łagodzić swojego podejścia do firm z tej branży. O ty, niedobry SEC. Dobra, kolejny artykuł. WorldCoin posiada lukę, która pozwala na ominięcie weryfikacji. WorldCoin. Ogólnie bardzo dużo się mówi o tym WorldCoinie, powstał na blockchainie Optimism i tak dalej, ale samo to, że oni mają w swoim, ich produktem to jest skanowanie siatkówki oka i dzięki temu będziemy się weryfikować w sieci i tak dalej. Mnie to przeraża, ja do tego w ogóle nie podchodzę, tego coina nie kupuję, nawet że można będzie na nim zarobić. W ogóle omijam ten temat z daleka, tak jakby inwestycyjnie. Nie podoba mi się to i nie chcę tego, ale poczytać o tym jak najbardziej warto. Firma zajmująca się bezpieczeństwem, czyli Certik, odkryła problem w systemie WorldCoin. Znaleźli lukę, bo ta Certik to jest właśnie taka firma, która szuka różnych tam właśnie wad w programowaniu tych różnych właśnie tam jakichś programów i tak dalej. No, znaleźli lukę, która mogła pozwolić złym ludziom na przejęcie danych użytkowników i oszukanie systemu weryfikacji tożsamości. WorldCoin przyznał, że taka luka istniała, ale podjęli działania, żeby ją naprawić. No brawo. Nie tylko ta luka stanowiła problem, bo audyt pokazał, że było wiele błędów bezpieczeństwa. Na szczęście większość z nich została już naprawiona. A, większość z nich, czyli nie wszystkie jeszcze zostały naprawione pod względem tutaj bezpieczeństwa, błędów bezpieczeństwa. Ja nie podchodzę do tego tematu, jak już powiedziałem, dobrze i w ogóle chcę się trzymać z tego daleka, a coś, co weryfikuje moją siatkówkę oka i ma o mnie wszystkie informacje, nie dba o bezpieczeństwo moje i moich danych, które przechowuje, no to naprawdę już w ogóle. Jednak różne rządy, takie jak Niemcy, Wielka Brytania i Kenia są zaniepokojone, jak WorldCoin przetwarza wrażliwe dane ludzi. Bardzo dobrze. Prowadzą one dochodzenia, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku z tym, jak firma postępuje z danymi biometrycznymi użytkowników, takimi jak skanowanie siatkówki oka. Przejdźmy lepiej do następnego tematu. Szósty temat, a mamy 9. Revolut opuszcza rynek USA, USA, Stany Zjednoczone z powodu trudności regulacyjnych. No bo ten SEC się właśnie czepia, no to niektóre firmy po prostu wolą nie brać w ogóle na tym rynku wcale udziału i się nie motać z tymi przepisami, nie zmieniać całej polityki swojej firmy. Lepiej wyjść z tego kraju, dać sobie spokój i działać na całym innym świecie. Na całym świecie, reszcie świata, zostawić te USA, póki się uspokoją, póki tam coś sobie zrobią w tym prawie, poprawią, że będzie tam łatwiej działać dla firm, to wtedy sobie
pewnie te firmy wrócą na ten rynek. Revolut, brytyjska platforma usług finansowych, zamknie swoje operacje handlu kryptowalutami w USA od 2 września 2023 roku. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na rosnącą niepewność regulacyjną i surowe podejście amerykańskiej komisji papierów wartościowych do tej klasy aktywów, czyli do kryptowalut. Czyli surowe podejście SEC-u do kryptowalut, przez to właśnie sobie Revolut stamtąd ucieka. Revolut musiał wcześniej wycofać 3 kryptowaluty sklasyfikowane jako papiery wartościowe przez SEC, a obecnie zmusza użytkowników w USA do likwidacji ich aktywów kryptograficznych do października. Decyzja ta dotyczy jedynie około 1% wszystkich użytkowników kryptowalut platformy, a użytkownicy w innych jurysdykcjach mogą nadal z nich korzystać. Czyli zobaczcie, bo to też jest taki właśnie FAT, czyli takie sianie, takiego strachu, takiego właśnie czegoś, co w ogóle nie ma żadnego odbicia na rynku, ale jest ten strach powodowany, żeby ci ludzie sprzedawali te krypto, żeby zbijać te ceny, bo jest bessa, sprzedawać, siejmy strach. A zobaczcie, ktoś sobie może pomyśleć, jeśli tylko przeczytam nagłówek, że Revolut wychodzi ze Stanów Zjednoczonych, no to może się wystraszyć, o Jezus Maria, to ja może lepiej swoje tutaj w Europie, w Polsce też trzymam jakieś kryptowaluty na Revolucie, w ogóle sprzedaję też, może wychodzę, w ogóle z tych krypto wychodzę, nie wiadomo co. A zobaczcie, jest to tylko 1% w Revolut, firma, wielka firma, ma dużo użytkowników na całym świecie, a między innymi Stany Zjednoczone. To ci użytkownicy w Stanach Zjednoczonych, którzy mają jakikolwiek związek z tą firmą i kryptowalutami, które tam kupują, jest to tylko 1% wszystkich użytkowników. No to po co siać taki fat w ogóle? Ale jest to dla Was taka właśnie tutaj informacja, żeby nie panikować, żeby po samych przeczytanych nagłówkach właśnie nie panikować, żeby nie sprzedawać swoich krypto, dobrych krypto typu Bitcoin na jakiejś tam beście właśnie, która teraz obecnie jest na niskich pułapach, tylko zbierać, dokupować, ale oczywiście to też nie jest porada inwestycyjna, żebyście mnie później nie łapali za słówka i nie ciągnęli do sądu, że ja Wam kazałem kupić kryptowaluty. Spoko. W ostatnich miesiącach oprócz Revolut również inne firmy takie jak Paxful i Bittrex zakończyły działalność w USA, co spowodowało zwiększoną krytykę wobec SEC, no i regulacji kryptowalut w kraju. To w ogóle ten news to jest tylko taki mało ważny, ale ważne jest to, żeby nie łapać się na te nagłówki i nie bać tego, co czasami piszą w artykuły. Niska płynność może wywołać wzrost Bitcoina do 194 tysięcy USD. Taki artykuł pokazał się na Bein Crypto. Czy uważacie, że niska płynność może wywołać wzrost Bitcoina do 194 tysięcy dolarów? No zobaczymy, co tutaj jeszcze piszą. Niska płynność może wywołać wzrost Bitcoina do 194 tysięcy dolarów. Obecnie niska zmienność cen, czyli to, że właśnie Bitcoin ostatnio kosztuje 29 tysięcy już przez nie wiem ile i dzienne ruchy to ma 29 300, następny dzień 29 400, następny dzień 29 350, następny 29 370, i tak to już trwa i takie tylko malutkie ruchy, lub o 200 dolarów w górę, o 100 dolarów w dół, o 100 w górę, o 200 w dół, i ciągle jest na tym samym poziomie, jak dosłownie stablecoin. Właśnie o stablecoinach też piszę w swoim e-booku, warto się zapoznać z tym, co to są stablecoiny, więc pobierzcie sobie go ze strony kryptowalutowarewolucja.pl. Więc ten Bitcoin tak się właśnie teraz strasznie nudno zachowuje. Taka nuda jest na rynku, że po prostu no, idzie zdechnąć, jak flaki wolę z olejem normalnie jest ten rynek teraz. A ja bym wolał, żeby coś się działo, jakieś spadki do góry, coś wzrosty, hossa, coś, żeby można było pozarabiać, a tu na razie taka stagnacja, że nic. Ale lepsze to niż właśnie te spadki. Spadki już były, teraz mamy akumulację, a później będą wzrosty. Trzymajmy za to kciuki. Jak to się trzyma? Tak. Dobra, czyli ta niska zmienność cen Bitcoina wskazuje na potencjalny, ogromny wzrost wartości cyfrowego złota według InvestAnswers. InvestAnswers twierdzi, że okresy niskiej zmienności często pokrywają się z okresami wzrostu na rynku kryptowalut. Historia również pokazuje, że po fazach niskiej zmienności Bitcoin często doświadczał istotnych wzrostów cen, co zwiększa spekulacje na temat przyszłego kształtu rynku. Sprawdźmy, co tam piszą. Analitycy zauważają, że obecny poziom niskiej zmienności Bitcoina, będący drugim najniższym w historii,
przewyższając jedynie okres grudnia 2016 roku, może zwiastować nadchodzący gwałtowny wzrost wartości. To nie ja mówię, tylko tak piszą w tym artykule. Wspomniano o poprzednich przypadkach, gdy niska zmienność poprzedzała znaczne wzrosty cen. Trzymajmy, jeszcze raz mówię, kciuki za to, żeby tak właśnie było, żeby już te ceny nie spadały, tylko rosły, żebyśmy w końcu mogli zarobić na tym rynku i przejść już na emeryturę w wieku, powiedzmy, 40 lat. Okej, jednak co w zależności od tego oczywiście, kiedy, ile lat macie, no ja bym chciał w wieku 40 lat być już na emeryturze. Jednak wielu z, i myślę, że kryptowaluty właśnie mi to dadzą, jednak, bo będą taką właśnie dźwignią, dobra, czytaj, jednak wielu zwraca uwagę na płynność Bitcoina jako... bo myśmy tu mówili o zmienności cen, a teraz o płynności Bitcoina, czyli tego, ile jego jest na rynku możliwego do zakupienia czy do sprzedaży. Czyli jeśli jest ich mało Bitcoinów na rynku, to jedni właśnie zwracają na tą płynność, a inni na zmienność ceny. Czyli jednak wielu zwraca uwagę na płynność Bitcoina jako potencjalny wskaźnik nadchodzących zmian rynkowych i pomimo tych obserwacji, bo to też chodziło o to, że jak jest niska płynność, to że też to poprzedza wzrosty. Najpierw jest niska płynność, a później mamy wielkie wybicie. Ale tutaj się zabezpieczają, pomimo tych obserwacji, niepewność w obecnej sytuacji makroekonomicznej, takiej jak podnoszenie stóp procentowych przez amerykański bank centralny, sprawia, że analitycy zachęcają do ostrożności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Oczywiście. Dobra, mam nadzieję, że to się wszystko sprawdzi, bo to już tak się wszystko układa, te ETF-y, zatwierdzenie tych ETF-ów, halving Bitcoina, długotrwająca już BESA, tutaj zmiany właśnie w iOS, w Android i tak dalej, mnóstwo z tych pozytywnych informacji i tego, jak to wszystko się rozwija, wszystko właśnie sprawi, że będzie kryptohossa i każdy, kto ma już jakieś doświadczenie na rynku kryptowalut, zarobi pieniądze. Bo osoby początkujące niekoniecznie zarobią. Może być fartem, może też zarobią, ale dlatego ważna jest edukacja i żeby się edukować i żeby na przykład czytać e-booki. Ale to tak mówię serio. I teraz tak. Ilu jest milionerów Bitcoina i Ethereum? Lub być na przykład tylko i czytać e-booki, i czytać informacje, i czytać trochę newsów, i trochę się w tym oglądać jakieś filmy, na przykład takie jak ten, ale też być na przykład na naszej grupie Krypto Akademii, gdzie można zadawać jakieś różne pytania, gdzie ja tam wrzucam jakieś informacje właśnie takie trochę przesiane i tak dalej, i tak dalej. Być gdzieś w tej społeczności kryptowalutowej i się właśnie tam dokształcać. Co to było? Ile z milionerów Bitcoina i Ethereum? Wybuchowy wzrost kryptowalut, głównie Bitcoina i Ethereum, przyczynił się do pojawienia się kryptomilionerów. Ci ludzie przekroczyli wartość netto miliona dolarów. Dzięki wcześniejszym inwestycjom w te waluty, no właśnie, najpierw trzeba je kupić, żeby zarobić na kryptowalutach, to trzeba najpierw je kupić. A jak je kupić? Gdzie je kupić? To wszystko jest w e-booku. A jak je kupić i gdzie je kupić? To wszystko też zawarłem w e-booku. Tutaj wracamy. Dzięki wcześniejszym inwestycjom w te waluty lub dzięki prowadzeniu dochodowych przedsięwzięć w środowisku krypto. No ja jeszcze właśnie raz tylko chciałem do tego wrócić, że, no, że wiele ludzi łudzi się, że zarobi na kryptowalutach albo wie, że można zarobić na kryptowalutach. Chcieliby wejść na ten rynek, ale gdzieś nie umieją podjąć tego pierwszego kroku. Ogólnie czytają, interesują się, patrzą, przyglądają, ale nie poczynają tych zakupów. I są jeszcze takie strategie inwestycyjne, które naprawdę osobom początkującym pomogłyby wejść na ten rynek, pomogłyby podjąć ten pierwszy krok i są takie strategie, które są wręcz przypisane do osób początkujących i ja bym wam te strategie właśnie polecił. Pisałem o tych strategiach również w e-booku, także naprawdę zachęcam was do pobrania tego e-booka i przeczytaniu o tych strategiach, bo dzięki temu myślę, że osoby początkujące będą w stanie przeżyć na tym rynku i nie stracić pieniędzy, ale to oczywiście już indywidualne sytuacje i to, co wy zrobicie z tymi informacjami, które ja wam podaję. Także każdy tu już jest też odpowiedzialny za siebie i to, jak podejmuje te działania i jak się do nich tam stosuje, no to już mówię, to już każdego brocha. Chociaż rynek jest bardzo zmienny, a liczba milionerów zmienia się w zależności od hossy czy bessy, szacunkowo w 2023 roku mamy 32 583
kryptomilionerów, a za niedługo będzie 84, bo ja tam jeszcze będę. No i chyba, że ty też, jak w ogóle podejmiesz ten pierwszy krok. Ten oszacowany wynik opiera się głównie na liczbie portfeli Bitcoina i Ethereum o wartości przekraczającej $1 000 000. Warto pamiętać, że liczba ta nie uwzględnia innych kryptowalut. Czyli widzicie, tych milionerów kryptowalutowych może być o wiele, wiele, wiele więcej, bo tutaj pod uwagę brane są tylko dwie kryptowaluty, Bitcoin i Ethereum. Sprawdzane są portfele w sieci. Oczywiście nikt nie wie, kto jest właścicielem tego portfela, ale portfele widać i to, co na nich leży. I 3258 czy portfele widać na nich, na których znajduje się Bitcoin lub Ethereum, lub Bitcoin i Ethereum, mają wartość tych portfeli ponad, w przeliczeniu na dolary, ponad 32500 takich portfelów jest. I teraz, nie jest to też równe liczbie osób, bo na przykład może być jedna osoba, która posiada 10 takich portfeli, a tutaj mowa jest o portfelach, czyli może być mniej osób, jeśli chodzi o tych milionerów, ale tyle portfeli jest. Dobra, ten oszacowany wynik opiera się głównie na liczbie, a to już przeczytałem. Choć rynek jest zmienny, rosnąca popularność kryptowalut przyczynia się do wzrostu liczby kryptomilionerów. Okej, przejdźmy dalej. Dziewiąty, ostatni już punkt, który na dzisiejszym filmie jest przygotowany. Binance otwiera kryptoszkołę. Binance otwiera kryptoszkołę. Bardzo dobrze, no trzeba edukować się. Widzicie, jak to jest ważne, że nawet największa giełda na świecie otwiera kryptoszkołę po to, żeby ludzie się edukowali, bo edukacja jest bardzo ważna. W odpowiedzi na dynamiczny rozwój rynku kryptowalutowego, Binance, jedna z największych giełd kryptowalutowych na świecie, uruchamia inicjatywę o nazwie Kryptoszkoła. Ten bezpłatny program edukacyjny ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat technologii blockchain, handlu oraz inwestowania w kryptowaluty. Bardzo dobra inicjatywa. Program szkoleniowy, który potrwa przez cały sierpień, obejmuje 6 modułów. Pierwszy z nich: zaawansowane podstawy technologii blockchain, wprowadzenie do kryptowalut i ich różnorodności, zrozumienie decentralizacji oraz różnicy między CeFi a DeFi. O blockchainie pisze w swoim e-booku, o różnych kryptowalutach pisze w swoim e-booku, o CeFi i DeFi jeszcze nie napisałem w tym e-booku, bo uważam, że to jest dla początkujących za dużo informacji, które na początek by mogły was trochę przygnieść, więc o CeFi i DeFi będzie kolejny e-book i o Web3 i tak dalej, tak jak tutaj eksploracja idei Web3 i Metaverse w kontekście blockchaina, to są już informacje nie dla osoby, która chce pierwszy raz w życiu kupić Bitcoina, więc tutaj szkoła, Binance, jak najbardziej tak, ale mój e-book nie, no bo to jest za dużo, więc właśnie na przykład dołączenie takiej osoby początkującej do takiej szkoły, o, taka totalnie początkująca, to za dużo jest informacji na raz, to bym nawet nie polecał, ale właśnie pomalutku wchodzenie w świat kryptowalut, pomalutku zapoznawanie się z podstawowymi pojęciami, co to są kryptowaluty, jak one działają, po co one powstały i tak dalej, wszystkie te tematy, które właśnie zawarłem w swoim e-booku, to właśnie moim zdaniem jest dobra droga, dobre wejście do świata kryptowalut. Różnice między handlem a inwestowaniem, no okej. Okay. Strategie handlowe i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. To właśnie po części też poruszyłem w swoim e-booku, bo, no bo to już jakby kupując pierwszego Bitcoina, oczywiście Satoshi, bo Satoshi to część Bitcoina, a nie wierzę, że osoba początkująca, pierwsza, która wchodzi od razu na rynek, kupuje całego Bitcoina, więc kupuje Bitcoin, pamiętajcie, że dzieli się tak jak złotówka, jak nasze polskie złotówki dzieli się na złotówki i na grosze, tak samo, ale grosze są tak samo wartościowe jak te złotówki, tak? Tylko że to jest ta po przecinku część i tak samo Satoshi to jest właśnie ta po przecinku. 0,01 to już jest Satoshi, to się nazywa Satoshi, a nie Bitcoin, ale to jest dalej Bitcoin. Tylko jak sobie dokupisz później znowu 0,01, znowu 0,01, znowu to ci będzie rosło, później będzie miał 0,1, później 0,9, 0,99, aż w końcu jak dokupisz jeszcze jednego tam Satoshiego, to ci wskoczy pełny Bitcoin, tak jakby. No, ale to jest ogólnie cały czas Bitcoin, tylko mniejsza część po przecinku to są Satoshi, więc zgubiłem wątek, strategie handlowe, no właśnie, czyli osoba, która wchodzi na rynek, powinna zacząć właśnie po malutku, od małych kwot, po 10 zł, po 20 zł, kupować sobie kryptowaluty i kupować właśnie Bitcoina, ale te Satoshi, te małe części jego, które po skumulowaniu dadzą ci dużą część swoich inwestycji i tak dalej, no i są do tego właśnie odpowiednie strategie, które poruszam w e-booku. Po zakończeniu wszystkich kursów uczestnicy otrzymają unikatowy certyfikat w formie NFT z platformy Binance Academy. Okej, okay. Co my tu jeszcze mamy na koniec? A, tu jeszcze dalej ten artykuł. Osoby zainteresowane udziałem w programie Kryptoszkoła powinny
zarejestrować się z kodem Kryptoszkoła, co daje również dostęp do specjalnych zadań w Centrum Aktywności. Wykonując te zadania można zdobyć kryptowaluty, a dla nowych użytkowników przewidziano bonus w postaci 9 USDT. Nie pomyślałem o tym, żeby takie coś nawet wprowadzić właśnie tutaj dla moich osób, dla moich jakby kursantów w przyszłości, jak ten kurs już powstanie, ale to jest dobre coś, case taki dla mnie, żeby też jakby wynagrodzić Was tym, że skorzystacie z mojego kursu i z tego e-booka. Nie dość, że posiądziecie? Nie dość, że nauczycie się o świecie kryptowalut już sporo, to jeszcze dostaniecie na przykład ode mnie też jakieś NFT lub może jakieś USDT na pierwszy zakup, żebyście nie musieli znowu dodatkowych pieniędzy inwestować, tylko pierwszy zakup już mogli zrobić na swoich portfeli, gdzieś tam coś, kantoru. No muszę nad tym pomyśleć, ale fajnie, że Binance też o to zadbał. Katarzyna Wabik, prezes zarządu Binance Poland, podkreśliła znaczenie edukacji w rozwoju rynku kryptowalutowego w Polsce. Wskazała, że kraj ten, Polska, jest jednym z liderów w zakresie adaptacji kryptowalut, dlatego edukacja jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa i zrozumienia ryzyka związanego z inwestycjami. Tak jest. Edukacja jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa i zrozumienia ryzyka związanego z inwestycjami, bo to też trzeba znać. W kontekście zamknięcia kilku giełd kryptowalutowych na świecie, Binance podkreśla znaczenie solidnej edukacji na temat aktywów cyfrowych. Szkolenia są skoncentrowane na dostarczaniu uczestnikom zarówno teoretycznej, bardzo ważne, e-book, teoria, jak i praktycznej wiedzy, czyli w przyszłości będzie kurs, także sprawdzajcie stronę Kryptowalutowa Rewolucja, technologii blockchain, Web3 i Metaverse, które są uważane za technologie przyszłości internetu. Web3, Metaverse, kryptowaluty, które są uważane za technologie przyszłości internetu i z tym się zgadzam, tak właśnie będzie. A więc jeszcze raz tylko na zakończenie, jeśli chcecie pobrać mojego e-booka, to wejdźcie na kryptowalutowarewolucja.pl. Ja właśnie w tej chwili przeskoczyłem na tą stronę, tutaj znajduje się e-book, tutaj macie na samym początku tej strony przycisk pobierz, możecie go sobie tutaj pobrać, możecie sobie tutaj zapoznać, zapoznajcie się z tym filmem, tu opowiadam trochę o tym e-booku, tu macie jakieś tam różne informacje, wskoczcie na grupę telegramową, pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcji tego kanału, łapkę w górze, tutaj możecie sobie coś pobrać jeszcze darmowego, co zyskasz dzięki e-bookowi, przeczytaj sobie co zyskasz, ja już tu nie chcę przedłużać, no i tutaj się znajduje przycisk pobrania. Na samiutki już koniec, przypominam jeszcze raz o dwóch kanałach, które warto subskrybować, M. Majerski i Kryptoakademia, zachęcam Cię, zasubskrybuj kanał. W tym wideo to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę, za to, że przetrwaliście tutaj do końca i zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia, na razie, cześć!